nie dokonano żadnej precyzyjnej kalkulacji wdrożenia całego systemu. W zasadzie nie wiemy tak dokładnie, na czym stoimy, jakie są realne koszty wywozu śmieci z danego gospodarstwa. Dowodem chociażby jest to, że na ostatniej komisji pani naczelnik nie mogła mi odpowiedzieć nawet na pytanie, ile kosztowały tak naprawdę śmietniki, które są postawione na posesjach. To nie ma kompletnie żadnej kalkulacji, żadnej świadomości, co ile kosztuje, jakie są prawdziwe koszty wywozu tych śmieci. Dlatego po raz kolejny przerabiamy taką uchwałę, która jest niedoszacowana, nieprecyzyjna i krzywdząca mieszkańców Grudziądza. Jeżeli spojrzycie Państwo na uzasadnienie w tej uchwale, na te kilka zdań, to jest świadectwo o tym, jak była ona przygotowana, jak jest kalkulowana i o tym, że jest robiona po prostu na... Jeżeli koszty zorganizowania systemu wywozu śmieci są wielokrotnie, będą wielokrotnie wliczane i będą nimi obciążani mieszkańcy Grudziądza, to jest nieprawidłowe. Jeżeli system segregacji śmieci w przypadku Grudziądza jest dublowany, bo chciałbym przypomnieć, mówiłem o tym także na komisji, że miasto, czyli mieszkańcy zainwestowali w segregację śmieci na wysypisku śmieci 60 milionów złotych, z czego przynajmniej 25 milionów jest wkładem naszym własnym, czyli wchodzi z kieszeni podatników. To jest system dublowania. Wiemy doskonale także, że połowa mieszkańców Grudziądza mieszka, powiem potocznie, w dużej sypialni, czyli w blokach. Na poziomie bloków segregacja śmieci jest, powiem, niedoskonała, mało skuteczna, uciążliwa. Będzie wiązała się już w niedalekiej przyszłości z sankcjami, z karami nakładanymi na mieszkańców, na administratorów, a w konsekwencji na stawce, która dotyczy niesegregowanych śmieci, bo podejrzewam, że tak będzie. Bo bardzo trudno jest na tym poziomie kontrolować rzetelność tej segregacji i prawidłowość. Ale oczywiście władze miasta nie poniosły żadnej pracy w tym kierunku, aby zastanowić się nad stworzeniem systemu kompatybilnego, czyli wykorzystania tego, co mamy na wysypisku śmieci i wykorzystania sytuacji przed blokami. Jeżeli chodzi o zakupie wszystkich pojemników, do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie wiemy, ile one kosztują. Oczywiście my żeśmy się dowiedzieli o tych, którzy się tym zajmują. Taki pojedynczy pojemnik, który pojawił się na posesji, kosztuje 200 zł. Czy trzech przynajmniej dostawiony przy każdym budynku, łatwo policzyć, ile mamy gospodarstw domowych, ile mamy domków jednorodzinnych w Grudziądzu, jakie to są koszty. Nie mówię już o kosztach zakupu pojemników, które pojawiły się na osiedlach. Także jeszcze raz kończąc, podkreślam, ustawa jest krzywdząca, niedoszacowana. Według naszej oceny, co podkreślaliśmy wielokrotnie, nawet na ostatniej konferencji prasowej, realny koszt wywozu w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie powinien być wyższy niż w granicach 7-8 zł od osoby, oczywiście oddzielając koszty wdrożenia systemu i koszty zakupu pojemników. Tak to wygląda i to są optymalne stawki, które powinny być zastosowane w przypadku Grudziądza, ale tak jak podkreślę jeszcze raz, należałoby wprowadzić pełną analizę poszczególnych elementów tego całego systemu, gdzie my jako radni w zasadzie już od roku jeszcze nie, przepraszam, ale nie mamy żadnej wiedzy, żadnej świadomości w tym zakresie.